Chojrak tchórzliwy pies. Zapewne wszyscy dobrze znamy tę kreskówkę. Jeżeli miałbym ją opisać za pomocą tylko jednego słowa, z całą pewnością brzmiałoby ono... horror. Ten trwający zaledwie 4 sezony serial przez lata stał się jednym z najbardziej klasycznych oraz znanych elementów ramówki programu Cartoon Network. Ogółem mówiąc, seria skupia się na tytułowym psie, Chojraku, który doświadcza wielu zjawisk paranormalnych, a następnie się z nimi mierzy. Ta tematyka na przestrzeni lat zbudowała dość pokaźną otoczkę wokół serii, a jej fundamentami w większości stały się fanowskie teorie. Przez długie lata niejednokrotnie fani usiłowali dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w owej bajce. Niestety przeważająca większość teorii skupia się tak naprawdę na tym samym patencie. Albo bajka jest jedynie snem, albo ma miejsce w piekle i tak dalej. Jednakże całkiem niedawno natrafiłem na interesującą teorię, twierdzącą, iż akcja serialu, jego fabuła oraz zawarte w nim wydarzenia są oparte na prawdziwej historii. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami przerażająca teoria na temat Chojraka, tchórzliwego psa. Rozpocznijmy od konkretów. Akcja animacji ma miejsce w malutkim, fikcyjnym miasteczku Nigdzie. No właśnie, czy ja powiedziałem fikcyjnym? Otóż miejsce to istnieje naprawdę, jest zlokalizowane w stanie Nowy Meksyk. Widzicie podobieństwo? No właśnie. Na domu, który widzicie w tym momencie, wzorowana była chatka z Chojraka, w której to miejsce miało znacząca większość animacji. Domek ten zlokalizowany jest w miasteczku Truth or Consequences, niewielkim miasteczku położonym w stanie Nowy Meksyk właśnie, którego liczba ludności w 2019 roku nie przekraczała 6 tysięcy. Miasteczko już same w sobie jest przerażającym miejscem i wiąże się z nim kilka niepokojących historii. Bez wątpienia jednym z najgłośniejszych, przerażających zdarzeń, które miały tam miejsce, było to związane z mężczyzną imieniem David Parker Ray. Znanym również pod pseudonimem Zabójca Zabawek. Był on otóż porywaczem, oprawcą, oraz seryjnym mordercą. Mężczyzna ten dopuścił się wielu naprawdę przerażających czynów, a zatrzymano go 22 marca 1999 roku. Zmarł 3 lata później, 28 maja 2002 roku. Jednakże to tylko jeden przykład niepokojących rzeczy, które wydarzyły się w tym miejscu. Jednakże wróćmy już do samej teorii na temat Chojraka, tchórzliwego psa. Zatem na powrót przenieśmy się do chatki, którą przed chwilą wam pokazałem. Otóż wiąże się z nią dosyć niepokojąca historia, która wydarzyła się naprawdę. Otóż dom zamieszkiwało młode małżeństwo. Nie mieli dzieci, natomiast mieszkał z nimi także pies. Pomimo wiedzenia spokojnego życia, para często zgłaszała niepokojące, dziwne incydenty, które im się przytrafiały. Pewnego razu małżeństwo zgłosiło kontakt z kreaturą znaną jako Skinwalker, jednak o tych stworzeniach trochę później. Niedługi czas po zgłoszeniu obserwacji małżeństwo zniknęło. Zaginęło i nikt więcej ich nie widział. Po nich w chatce pozostał tylko pies. Ta historia już sama w sobie brzmi niepokojąco, nieprawdaż? A poza tym w jakże idealny sposób pasuje do akcji kreskówki. Spójrzcie sami. Małżeństwo wraz ze swoim psem wiedzie w cudzysłowie szczęśliwe życie w chatce położonej na kompletnym odludziu. No właśnie, nawet samo miejsce akcji serialu nosi nazwę Nigdzie. A poza tym, co chyba najbardziej oczywiste, małżeństwo z Truth or Consequences, tak samo jak Eustachy i Muriel, przed swoim zaginięciem mierzyło się z niejednym zjawiskiem paranormalnym. Widziało to, co niewyjaśnione, tak zwanych skinwalkerów. O stworzeniach określonych mianem Skinwalker chciałbym też kiedyś w przyszłości nagrać. Jednakże w tej chwili pokrótce przedstawię wam, o co chodzi. Postać Skinwalkera wywodzi się z kultury Navajo. Rzekomo są to obrzydliwe, ponure, przerażające stworzenia, które to występują m.in. na terenie Nowego Meksyku. Skinwalker ma być rodzajem szkodliwej wiedźmy, która posiada zdolność przemiany w zwierzę bądź opętania go, opętania człowieka czy transformacji w jakąkolwiek inną kreaturę. Wedle podstawowych podań ma być to ogromna, humanoidalna istota swoją posturą przypominająca Wendigo.
Ręce Skinwalkera mają być na tyle długie, iż sięgają do samej ziemi. Postać ma być owłosiona oraz posiadać poroże i pysk. Niekiedy natomiast ich forma może być bardziej ludzka, mogą posiadać twarze oraz włosy. Świadkowie bądź ludzie, którzy doświadczyli kontaktu ze Skinwalkerem, zazwyczaj mieli zobaczyć ich w formie zwierzęcia bądź słyszeć ich po nocach. Są to także istoty, które nie cofną się przed zamordowaniem kogokolwiek, a jednym z powodów przykładowo może być zemsta. Zatem czy właśnie to mógł być powód zaginięcia rodziny? Gołym okiem widać podobieństwo między tymi dwiema historiami. Jednakże, nim przejdziemy do podsumowania, wróćmy na moment do historii Davida Parkera Raya. Ponieważ co interesujące pewne czyny, których dopuszczał się Ray, możemy odnaleźć w oryginalnej kreskówce. Otóż kiedy morderca był jeszcze na wolności i poszukiwał swoich ofiar, w trakcie pobytu w Truth or Consequences, często wchodził do ich domów. A wyróżnić możemy trzy sposoby, za pomocą których wchodził do domów innych ludzi. Pierwszym było przecinanie linii telefonicznych, po czym oferowanie pomocy bądź naprawy tej osobie, którą anonimowo poszkodował. Niekiedy oferował sławę bądź pieniądze, czy też starał się zyskać sympatię swoich potencjalnych ofiar za pośrednictwem opowiadania wyimaginowanych historii. I wiecie co? Te wszystkie trzy różne możliwości znalazły się w samej kreskówce. My precious dog, Duncan. Oh my, I know just how you feel. We'll pay tons of cash. Okay, we're interested. Oczywiście David Parker Ray posuwał się jeszcze dalej do rzeczy, których co jak co, ale nawet w takiej bajce jak Hojrak nikt nie mógłby umieścić, jednakże z racji faktu, iż ten materiał oglądają także i osoby młodsze, nie będę o tym opowiadał. W każdym bądź razie myślę, że to wszystko pasuje do samej kreskówki jak ulał. Podsumowując, akcja Hojraka Tchórzliwego Psa, przedstawione w nim wydarzenia, otoczka oraz fabuła są miejscami wręcz identyczne względem rzeczy, które zaszły w miasteczku Truth or Consequences. Mamy tutaj małżeństwa żyjące na całkowitym odludziu ze swoim psem, zjawiska paranormalne, których doświadczają, a także wszelkie powiązania ze sprawą seryjnego mordercy. Nie wiem jak wiele, jak dla mnie nie może być to przypadek i zwyczajnie jest to ta sama historia, którą autorzy bajki zaprezentowali nam za pomocą animowanych kadrów. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy o tym sądzicie, a tymczasem ode mnie to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję wam za jego oglądanie do tego momentu. W samym końcu chciałem powiedzieć, iż informacje, a także teorie, które przedstawiłem dzisiaj, pochodzą z zagranicznych źródeł internetowych. Pokroju materiału autorstwa Blame It On George. Link znajduje się w opisie. A tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do końca. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli ci się spodoba i chcesz więcej tego typu materiałów, oraz subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Obejrzyj go przed tym filmem i wyczekuj też tych następnych. Serdecznie zapraszam cię na mój serwer Discord o nazwie Kosmiczne Bagiety. Link znajduje się tradycyjnie w opisie. Możesz tam popisać z wieloma naprawdę wspaniałymi osobami oraz ze mną. Podaj także na mój Instagram, Snapchat oraz Twitter, link także w opisie. Tymczasem słowem końca chciałbym pozdrowić następujące osoby. Oskar Kowalczyk, Shinobu Koho, Bartek RB, Borysek, Artur Lipowy, Joel Franco, a także Jason Mark 1 oraz Jason Mark 2. Pozdro dla tych kilku osób, które wiedzą o co chodzi. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, jeżeli ty również chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole, a tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Jeszcze nim skończymy, chciałem przeprosić za to, iż wczoraj nie było materiału na temat piątku 13.6. Niestety coś zepsuło się w trakcie nagrywania i zwyczajnie tego materiału nie dało się słuchać ani oglądać. Spokojnie pojawi się jakoś w połowie tego tygodnia. Tymczasem jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Podziękowania dla wszystkich osób wspierających ten kanał. Bardzo dziękuję za wsparcie. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Dobrej nocy i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Dobrej nocy, cześć.